Pozdrawiam wszystkich czytelników Biblioteki Wojewódzkiej i Miejskiej w Gdańsku. Autor Mirosław Tomaszewski, który wkrótce będzie na tych półkach z powieścią Wilk wraca. Wcześniej znana pod tytułem Zjazd, która została nagrodzona w tegorocznej edycji konkursu literackiego Miasta Gdańska imienia Bolesława Faca. Oto 5 literackich faktów o mnie. Jest bardzo trudne, ponieważ mam w ogóle kłopoty z pamięcią, ale chyba pierwsze literackie wspomnienie to było takie, że wszystkie książki dla dzieci mnie nudzą i ja napiszę lepszą. W związku z tym, jeszcze zanim poszedłem do szkoły, zacząłem tą książkę czytać, przepraszam, pisać, ale jakoś mi nie wyszła. Cała twórczość Alberta Camus i Franza Kafki. Franz Kafka, Albert Camus. Z tym jest gorzej. Myślę, że tutaj wrócę do swojej twórczości, ponieważ jest to okazja do autopromocji przede wszystkim. I powołam tutaj do życia bohatera ostatniej powieści Wilka, czyli Andrzeja Sakowicza, który jest człowiekiem próbującym wyjechać z Polski, ponieważ ma dosyć tego kraju. Potem się okazuje, że zostaje. Zawsze to będą ostatnie powieści, ponieważ bardzo trudno z przeszłości wywołać jakieś silne emocje. Ostatnia powieść, jaką wczoraj skończyłem czytać, to jest izraelska autorka Zeruja Szalew. Powieść nazywa się Po pożegnaniu. I jest wiwisekcją małżeństwa oraz dzieci i następnych związków, które po małżeństwie następują.